Dzisiaj jedziemy po kota. I popatrzcie na tamtego, który leży. Makety. Nie! Marcin! Siema, witam was w kolejnym odcinku. Jest godzina, chciałem powiedzieć 6.30, jest już w sumie 7.50. Jest godzina wczesna, na pewno zbyt wczesna jak dla mnie, ale musieliśmy się zebrać, ponieważ dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w bardzo szczytnym celu, ponieważ dzisiaj jedziemy po kota. Co pytacie, ale Marcin, czemu jedziesz po kota, skoro masz uczulenie na kota? Dobre pytanie, generalnie. W wielkim skrócie, wiem, że Lexi od dłuższego czasu mówi, że chciałaby mieć drugiego kota. I sobie pomyślałem, jeśli ona kupi sobie drugiego kota, na którego ja będę miał niesamowite duże uczulenie, ja już w życiu do niej nie przyjdę, bo nie będę w stanie tam nawet wejść. Więc stwierdziłem, że sam pojadę po kota i kupię jej takiego, który uczula trochę mniej. Wciąż uczula, ale trochę mniej, więc robię to dla siebie. Czyli to tak naprawdę jestem egoistą. Tam w środku w mieszkaniu są kuzynki. One pojadą z nami, pomogą nam wybrać tego kota. Jedziemy pod Poznań. Boże, co ja wymyślił kota pod Poznań. Jestem z kuzynkami Lexi, jest Benia, jest Gicia, jest Basia, która się nigdy nie pokazuje, więc możecie zobaczyć jej plecy. I mamy transporter. No ja już go ubieram. Wszystkie weźmy. Ale on jest taki bardzo kontaktowy, nie wiem. Ej, popatrzcie na tamtego, który leży. Ale pyska. Ja nie mogę. Nie mogę tutaj zbyt dużo, bo zaraz naprawdę weźmiemy dwa koty albo trzy. No nad tym się zastanawiamy, ale... Tamten miał taki... No i inny był charakter. Chodźcie, zobaczymy. Czyli mamy tak, że izolujemy koty, a u kota najważniejszy jest zapach. Musimy je w tym momencie odizolować. To jest ważne. I odrobaczanie regularne też jest ważne. Karmimy na początku, proszę karmić je w odległościach. Cześć kotek. Cześć, będziemy się lubili? Kurwa, kota kupię. Okej, gdyby co, będę w okolicach 14.00-14.30, dobra? Było to słychać? Tak, już to. Ale ona się chyba nie zorientowała. Nie. Mówiłem, k***a, żebyś siedział cicho. Miałeś jedno zadanie. Miałeś siedzieć cicho, rozumiesz? Jesteśmy pod mieszkaniem Lexi. Czekamy, aż wróci z kościoła, ponieważ jest w kościele. Ej, chyba, że ty pójdziesz i poczekasz na nią pod mieszkaniem. Już będziesz czekał z aparatem. I wejdziesz za nią i zadzwonisz mi, że mamy przyjść. Dobra. Siedzimy sobie Lexi w międzyczasie, a Filip stoi. Oj, tam gdzieś. Siemanko. Siema. Czekam na ciebie. Musisz buty założyć. Czy ja będę musiała biegać gdzieś? Serio? O, idealne. Ale ja serio, ja nigdzie się nie wspinam ani nie biegam, dobra? Włosy mam związać? Możesz związać, no. Tak na sportowo to te spodnie też wypadałoby. No nie, no chłopie, nie przesadzajmy, ja dam radę w tych, patrz. To brała buty? Tak. Ja nie skoczę nigdzie! Nie tak szybko, uspokój się! Zamknij oczy, proszę cię, żebyś zamknął oczy. Zaraz wyjdziemy, albo najlepiej jakby się czymś przewiązała. Au, Frankie! Ała! Dobra? Jakbyś się już ten ręcznik? Co, was that you? Ej, spokój się! Let's get Albo nie, jeszcze nie. Czekaj. What the fuck? Baśka, you're in there! No, ciągaj. Dzień dobry. Nie! Marcin! Oh my gosh, honey! Oh my gosh, mogę podtrzymać? This girl to boy? Boy. Oh my gosh! Dla mnie? Nie, przyszedłem cię pochwalić. Oh, you wanna see the house? You probably need some pee. You wanna see? Ej, to jest bengalski? Serio? O matko! Oh my gosh! Gosh, what's your name? Taki ładny. I on się nie boi, you're not scared? Dziękuję. Problem jest taki, że pan mówił, żeby je przyzwyczaić do siebie, to trochę musi czasu minąć. I najpierw musi być jeden w jednym pokoju, drugi w drugim i tak przynajmniej przez tydzień, a może nawet do dwóch. Trzeba je wymieniać, żeby się wymieniały zapachami. O, ale Frankie będzie się cieszył. Ale cieszysz się, tak? No, ja się bardzo cieszę. Ja strasznie chciałam drugiego kotka, naprawdę mi brakowało. I wydaje mi się, że Frankie też. A on jest taki
widać, że się lubi bawić już, jest taki open, friendly. Okej, zaufaj mi. No to jest tylko, no ale jak później dojdzie do sytuacji... Nie, nie, zobaczysz. Jak dojdzie do sytuacji, że nie będą się mogły... Nie, zobaczysz, mówię ci. Lexi, mówię ci. Ale po co chcesz to spieszyć? Ale nie, ale mówię ci. Ja nie dam im go. Ten w ogóle... No. Ja nie widzę powodzenia w tej misji. Widziałam agresję w oczach Frankie, więc faktycznie będziemy musieli troszeczkę tutaj zastosować inny plan. Oficjalnie oznajmuję, że baby cat nazywa się Władimir, ale skrót to Władek. It's been done. Władek, chuj, chuj. Ja bym chciała z tym kotkiem sama zostać na chwilę, bo tu jest dużo ludzi, dużo się dzieje i kamery. I just need like a moment alone.